Hej, hej, hello, witajcie moi kochani w misiowym świecie Wildberries Joanny. Dzisiaj będziemy robić sobie taki oto przepiękny, fajny i super chustecznik, który naprawdę jest po prostu cudowny, wykonuje się go bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, bardzo prosto i bardzo w miarę oczywiście szybko dla tych, którzy umieją to robić już bardzo szybko. Jeżeli chodzi o bazy, na bazy czekam, więc będą dostępne za około 1,5 tygodnia, 2 do 2 tygodni czekam. I są to dwa wzory, czyli jest góra tego chusteczka, wygląda ona w ten sposób, bądź też może być gładka, i dół, który jest gładki. I pokażę Wam teraz właśnie, jak zrobić taki cały chustecznik. Do tego właśnie będzie nam potrzebna ta baza oraz sznurek makram cotton, makram cotton lurex, czyli z nitką metalizującą bądź bez nitki metalizującej, zależy jak lubicie, czy z nitką, czy bez. To jest robione z nitką metalizującą, ten kolorek właśnie różowy, przepiękną, srebrną, tu tego oczywiście nie widać na żywo, to wygląda mega. Jest to kolor 732. Też dostępne będą prawdopodobnie na transmisji tej czwartkowej, która będzie na Facebooku, będę sprzedawała na żywo o godzinie 20 w czwartek, więc zapraszam serdecznie już w czwartek na Facebooka, na naszą grupę. Linki oczywiście wszystkie macie poniżej, a my dziś będziemy robić z tego kolorku 731. Do tego nam będzie oczywiście potrzebne również szydełko numer 4 mm, tak? I ten cały sznurek ma 250 gram, 205 metrów, bawełna, poliester i metalizujący poliester, czyli ta nitka metalizująca. Do tego również tam będzie potrzebne jeszcze igiełki, które też można sobie nabyć u mnie w sklepie, które są dostępne. Jest mała i duża igła, a także oczywiście nożyczki, które mi dziś się zapodziały, ale już zaraz chyba nożyczki Wam nie muszę pokazywać, jak wyglądają nożyczki, prawda? Więc cały ten chustecznik, powiem zaraz, jaką ma szerokość, na jaką tutaj oczywiście pasuje nam paczkę chusteczek. Wygląda w ten sposób. Tu już jest wszystko, słuchajcie, odkształcone od naszej paczki chusteczek. Tak? Zobaczcie. Można sobie zrobić taki piękny koszyczek, na przykład w ten oto sposób. I dać tutaj, załóżmy sobie jakąś tam kokardkę. Może być jako na koszyczek, załóżmy na cukierki, więc też idealna baza jest na to, by sobie to zrobić. Bądź właśnie chustecznik, który widzicie, wygląda w ten sposób. I naprawdę jest po prostu cudowny. Bardzo wszystko tu się fajnie trzyma i jest super. Zakończone tutaj jest oczkami rakowymi, które Wam też pokażę, jak będziemy robić. Więc zaczynamy. Nasze chusteczki, oczywiście w zależności od tego, jaką macie wysokość, możecie sobie wtedy zrobić tutaj większe ten dół, by to pasować do własnych chusteczek. Nasz chustecznik, ten tutaj, te chusteczki mają szerokość 11,5 cm, długość 23 cm, a wysokość 5 cm. 5 cm. Więc na tyle ja właśnie wykonuję. Zaczniemy tutaj robić oczywiście sobie już górę, bo górę i dół robi się tak samo, tylko zwiększa się długość, wielkość naszych rzędów. Więc ja tutaj zrobiłam rzędów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. 11 rzędów na mój chusteczek, który mam tutaj. Więc ja już dół wykonałam, tylko oczywiście to się musi odkształcić, wiadomo, to musi być trochę, jak tutaj będziecie mieć już swój chustecznik, to tutaj wszystko fajnie ułoży i będzie wszystko to fajnie wyglądało, tak? Wiadomo, sznurek jest troszeczkę bardziej miękki, więc wiadomo, że tak bardzo się nie ułoży. Przy nakryciu z górą będzie wszystko idealnie wyglądało. Starałam tutaj się robić, jeżeli chodzi o ten koszyczek, czy tam chustecznik, kto jak będzie wolał sobie, co z tego sobie zrobi, by zakryć właśnie ten nasz szew. W miarę mi się wydaje, że to wyjdzie przy grubszym sznurku, z pewnością by tego nie było widać. Więc tak będziemy to robić, tak wygląda od środka. Oj, jak tak to się uda w ogóle pokazać. Tak wygląda, słuchajcie, od środka praktycznie nic nie widać. I tak wygląda to od zewnątrz. Tak? Więc dół mam zrobiony, robi się tak samo jak góra. Tutaj będzie 11 rzędów, a u góry będzie rzędów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8. 7 bądź 8 rzędów. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Tak? Więc zaczynamy sobie robić teraz górę. I jedziemy z koksem. Słuchajcie. Tu mam właśnie ten kolor teraz. I działamy. Zaraz do Was wracam. Ok, zaczynamy. Jeżeli chodzi o to, ile zostało mi tego sznurka, po prostu sznurka z tego różowego chustecznika, zostało mi tyle z tej makramy. Naprawdę, uwierzcie mi, jest bardzo, bardzo wydajny ten sznurek. Jest przepiękny, tylko tego to w ogóle nie widać. Taki mega fajny cukierkowy róż. Nie aż bardzo cukierkowy, ale fajny. I tym razem wzięłam sobie ze środka, jeżeli chodzi tutaj o właśnie moją... ten mój sznurek, wziąłam sobie ze środka, żeby tutaj mi zbytnio dużo nie przewracało się tego sznurka i zaczynamy. Zaczynamy tak samo standardowo, jakbyśmy sobie robili pętelkę, czyli pod spód krótszą nitkę, ta od kłębka nitka idzie na górę, przeciągamy przez środek nasz sznurek i wyciągam. Teraz wkładam, pamiętajcie też, że bardzo ważne jest to, wiadomo, taki chustecznik jest zawsze wypalany, więc wiadomo, że jakaś ta gorsza strona zawsze będzie. I ta gorsza strona będzie musi być, wiadomo, w środku, bo ta jest ładniejsza. Więc wbijamy się zawsze od... To, co chcemy, by było w środku, to musi być pod spodem. Na wierzchu mam to, co chcę, żeby było na wierzchu, czyli wbijamy się od jakby zawsze prawej strony. I teraz kwestia tego, czy chcecie, aby bardziej wasz ten... czy bardziej wasz ten ściek, ten szef, który wiadomo w jakiś tam sposób zawsze będzie lekko widać, był bardziej na boku, czy bardziej by był na rogu, zależy od was, dlatego ja teraz tym razem zawsze wbijam się w tym oczku, a teraz wbijam się w to oczko, więc wbijam się w to oczko i przeciągam po prostu mój sznurek, wykonując oczko łańcuszka. Od razu chowamy sobie naszą nitkę. Wbijamy się w to samo oczko jeszcze raz. To będzie trochę hałasowania, bo dlatego, że tutaj ciężko jest nagrywać filmik, mając tutaj stół i w ogóle wiadomo, nie robi się na stole nic. Czyli przeciągamy nasz sznurek i przeciągamy przez dwie pętelki. Zawsze pamiętając, aby dorównywać do takiej wysokości, którą mamy już tutaj od tego samego naszego początku, od tego oczka łańcuszka. Teraz wciągam znowu w kolejne oczko, czyli w każdym oczku będą po dwa półsłupki. Wkładam szydełko do środka, ta nitka musi być zawsze na szydełku, przeciągam, czyli dostosowuję do naszej tutaj długości tego naszego oczka i przeciągam przez dwie pętelki, jak po prostu półsłupek. Znowu przez środek i przez dwie pętelki. I tak do końca. Tylko tu trzeba zawsze oczywiście uważać, by nasze te oczka układały się tak równiutko, jak jest tutaj. Czyli znowu wkładamy i tak do końca po dwa półsłupki w każdym oczku. Pierwsze dwa rzędy tylko są inne, pozostałe rzędy będą takie same. Czyli bierzemy sobie, robimy do końca i na ostatnim, na rogu zatrzymujemy się i pokażę Wam, co będziemy robić dalej. To oczywiście dalej do końca sobie chowamy, możemy sobie w każdym oczywiście momencie obciąć, jeżeli nie chcemy tak długo chować, ale myślę, że nie warto, dopiero sobie później może na końcu śmiało sobie obciąć, bądź nawet nie trzeba będzie, ponieważ właśnie to się wszystko schowa, a gdy sobie to będziecie robić dalej, wystarczy tylko naciągnąć, by było naciągnięte, bo później nam się tam nic nie falowało w środku i wtedy będziemy mieć wszystko ładnie schowane. Więc tak sobie zróbcie i zaraz się spotkamy. Okej. Mam już zrobiony, zobaczcie, ten cały już nasz bok. I teraz zawsze sobie czasami tutaj ogólnie, znaczy zawsze, czasami, zależy kto jak chce. Można to sobie śmiało już od razu odgiąć ten sznurek, aby po prostu później nam się fajnie to wszystko formowało, bo tu właśnie będziemy sobie jakby zamykać ten nasz cały, tą całą górę. I teraz robimy to samo, co robiliśmy, tylko że w środku, na rogach robimy po prostu po 5
po 5 półsłupków. 5 półsłupków. Wszędzie po 2, a tutaj na rogach tylko i aż po 5. 2, 3, 4 i ostatnie 5. Tak, by zakryć cały róg. Robiłam 6, uważam, że jest za dużo, dlatego mówię Wam teraz, abyście sobie zrobili 5. Trzeba też uważać, aby za mocno nie wyginać tej całej naszej bazy, ponieważ wiadomo, zobaczcie, ona może pęknąć, więc trzeba szydełkiem operować, aby dobrze tutaj włożyć szydełko, bo baza musi być sztywna. I teraz w każdym dalej znowu oczku po jednym, czy tam otworze, po 2 półsłupki. 5, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 2, 2, 2, 2, 5, 2, 2, 2, 2, 2. I spotkamy się tutaj znowu na końcu, by potem zrobić kolejny rząd. Ok, więc teraz mamy już skończone, zobaczcie, cały nasz pierwszy rząd. Naokoło zrobiliśmy sobie wszędzie po 2 półsłupki, na rogach po 5. A że zaczęliśmy teraz tutaj w środku, powiedzmy, że mamy tutaj jako jeden nasz półsłupek, więc teraz potrzebujemy jeszcze mieć 4. Raz. Dwa. To jest 3. Cztery. Już z tym, który już wcześniej mówię, był. I ostatni. 5. I teraz wyciągamy nasze szydełko, wkuwamy się od tyłu w te oczko tutaj, nie w oczko łańcuszka, tylko tutaj, znaczy może to być jako, nie, to jest oczko łańcuszka, to jest ten nasz pierwszy, powiedzmy, półsłupek. I przeciągamy, oczywiście to trzeba zawsze patrzeć, by nie było zbytnio skręcone, tak? Więc wkuwamy, przeciągamy, trzymamy szydełko dalej w tym otworze, tutaj w tym naszym oczku, zaciągamy jak najbardziej się da, ponieważ później będą takie wielkie oczka, jeżeli tutaj tego nie zaciągniemy. Wyciągamy szydełko, wkuwamy się tutaj w to, co właśnie przyciągaliśmy teraz, i przy pierwszym rzędzie tego nie będzie zbytnio widać, więc na razie możemy tutaj ogólnie wbić się, chociaż może będzie widać. Wbijamy się po prostu tutaj gdzieś w dół naszego oczka. No to właśnie to jest właśnie najgorsze, najcięższe, żeby tutaj uważać, żeby to nam nie uciekło, a z drugiej strony, żeby nie było za duże, bo potem będzie naprawdę wielka bomba, jeżeli chodzi o oczko. Przeciągamy. Dalej to pamiętając, by to trzymać. Przeciągamy szydełko. Przeciągamy tą naszą makramę. Delikatnie. Jak mi się to w ogóle uda zrobić. O, już jest prawie. Mamy. I teraz to oczko, które mamy, też nie wyciągamy nie wiadomo ile, wkładamy nasze szydełko w te oczko, które było na początku. Przy drugim rzędzie będzie to łatwiej zrobić i będzie łatwiej wyglądało. I teraz przerabiamy, gdybyśmy sobie przerabiały jakby po prostu półsłupek. Wkuwamy się teraz w kolejne oczko, wykonując 2 półsłupki, ponieważ na rogach będziemy robić taką inną zasadę, co wam powiem. Raz, jeszcze raz. Coś nie chce dzisiaj tutaj współpracować ze mną ten sznurek, a tak ładnie nam szło razem współpraca, no. Mamy. 2. I teraz w każdym oczku po jednym półsłupku, a tutaj w tym miejscu, gdzie było 5 naszych
półsłupków musimy sobie sami wyznaczyć, gdzie jest środek. U mnie środek będzie w tym miejscu na przykład, tak? Więc w tym oczku, jakby przed tym środkiem i za tym środkiem wykonujemy dwa półsłupki i jeden półsłupek, dwa półsłupki, a wszędzie wokół po jednym półsłupku. Zaraz to oczywiście pokażę jeszcze. Na razie zawsze najpierw powiem, później dopiero pokazuję. Więc w każdym oczku, oj, po jednym półsłupku. Teraz trochę tutaj ciężko pokazywać, ponieważ mówię, trzeba manewrować tą całą bazą. Jest trochę ciężko czasami, ale trzeba się do tego jakby przyzwyczaić. Więc mówię, w każdym oczku po jednym półsłupku. A tutaj będzie dwa, dwa, jeden i dwa. Będzie skończony ten bok. Pierwszy i teraz po prostu wybieram sobie, gdzie jest mój środek, tak, to jest powiedzmy mój środek, tu będą dwa przed tym i dwa za tym oczkiem właśnie półsłupki, czyli mamy raz i dwa w tym samym oczku, później jeden półsłupek i znowu dwa. Raz. I dwa. I teraz znowu pojedynczo. I tak do końca. To jest tylko jedna modyfikacja w całym naszym tym w ogóle wzorze. Więc naprawdę chustecznik jest bardzo prosty w wykonaniu. I bardzo w miarę się go szybko robi. Najgorsze tylko to, że to jest takie właśnie sztywne. Więc znowu później zobaczcie, sobie szukam mój środek. Na przykład to będzie teraz tu mój środek. I później biorę sobie tutaj dwa i tutaj dwa oczka. Półsłupki raczej. Dwa oczka. I tak sobie zróbcie znowu do końca. Spotkamy się zaraz na końcu tego drugiego właśnie rzędu. I teraz, słuchajcie, tutaj zrobiłam już kolejny, drugi rząd i jesteśmy przy końcu, jak widać. I ja teraz wykonuję tutaj sobie, tutaj były dwa nasze półsłupki, więc tutaj będzie, to jest oczywiście to oczko takie zamykające, tu mamy jeden będzie półsłupek, tu będą dwa półsłupki, więc wykonuję znowu dwa półsłupki, raz, dwa i raz, wyciągam oczywiście szydełko, wbijam się tutaj w to nasze pierwsze oczko, kto nie wie, gdzie jest to wasze pierwsze oczko, to można sobie śmiało zaznaczyć markerem, przeciągam mój sznurek, tak, zaciągam i teraz tutaj te miejsce, które właśnie nam się zaciągnęło, wbijamy się tutaj w to oczko i później przeciągamy, jak to powiedzieć, po prostu tutaj mamy jakby to oczko, które było może pierwsze, więc przeciągam tutaj sobie szydełko w tą moją pętelkę, wkładam raczej bardziej, przeciągam, to będzie to naprawdę, słuchajcie, widać, które oczko wbić, tu może tego nie widać zbytnio. I znowu w pętelkę, którą pierwszy wyciągaliśmy sobie tutaj szydełko i przerabiam jako dwa, znaczy jako półsłupek. I teraz tutaj widzicie, gdzie wychodzi ewidentnie ten mój sznurek, tutaj jest to oczko i w to oczko również wbijam się teraz szydełkiem. I wykonuję jeden półsłupek. I teraz bardzo proste do końca naszej robótki praktycznie. W każdym oczku po jednym półsłupku. W każdym oczku po jednym półsłupku. W każdym oczku po jednym półsłupku. I tak robimy, aż uzyskamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem rzędów. Siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I później ostatnie oczka rakowe i będzie praktycznie wszystko gotowe. Więc teraz sobie to zróbcie.
Mamy już dwa rzędy, więc brakuje nam jeszcze 5 rzędów, przynajmniej w tej robótce 5. I ten ósmy rząd będzie już rakowymi oczkami. Więc spotykamy się już na końcu, gdy sobie zrobicie te wszystkie pozostałe aż 5 rzędów. Trochę to zajmie czasu, ale myślę, że dacie sobie... I tak sobie, słuchajcie, myślę, że ja i tak to będę troszeczkę robiła, a żeby wam tutaj nie zabierać czasu, żebyście wy sobie mogli już zaczynać, ci, którzy może są w domu, mają urlop, nie wiem, cokolwiek, bądź są w ogóle na urlopie, gdzieś tam daleko, żebyście sobie mogli już zacząć robić ten przepiękny, fajny, super ekstra chustecznik. Więc ja wam teraz tylko pokażę jeszcze tutaj, jak zrobić te zakończenie ostatniego rzędu, czyli ósmego. Wy dalej sobie oczywiście robicie te waszych 7 rzędów, razem oczywiście łącząc z tym raz, dwa, trzy, więc jeszcze dodatkowo 4 rzędy. Ja sobie tutaj na razie daruję sobie to oczywiście w międzyczasie, bo wiadomo, jak wiecie, też szyję ubrania, ciuchy dla was wszystkich, dla mężczyzn, kobiet, dzieci, naprawdę super ekstra sukienki i nie tylko, więc wiadomo, mam trochę tutaj tego, żeby to szyć jeszcze też. Dlatego myślę, że wam teraz pokażę te oczka rakowe właśnie i sobie już sami zakończycie, ponieważ to jest naprawdę mega, mega proste, to oczywiście wam dalej wytłumaczę, jak zrobić do końca. Więc oczka rakowe, mamy powiedzmy 7 rząd, tak? 7 rząd, robimy po prostu w ten sposób. Ostatni rząd, ostatni, znaczy tutaj właśnie ten nasz rząd z tymi zwykłymi oczkami, półsłupkami robionymi, to nie wykonujemy dalej w tą stronę, tylko po prostu robimy półsłupki, ale robimy w drugą stronę. Więc wbijam się tylko szydełkiem poprzednie oczko tutaj przed tym zakończeniem i wykonuję normalnie półsłupek. I to jest cała ta nasza reguła oczek rakowych, czyli cofających się takich do tyłu. I przekładam. I znowu wbijam się w każdym oczku po jednym półsłupku. Zobaczcie. Tak to tu wygląda. Fajnie. I tak, zobaczcie, robi się już do tyłu. Więc i to robimy tylko, słuchajcie, w górze. Tak, tylko taki ale akcent, by fajnie tu zakończyć ten właśnie naszą górę. Gdy sobie zakończycie, to później po prostu obcinacie i wkładacie tak, by ładnie zakończyć i schować naszą niteczkę. O, tutaj mam pokazane, schować tu właśnie ją w naszą robótkę. Tak, czyli zakończamy, obcinamy, zobaczcie, to jest ten moment tutaj i chowamy naszą robótkę. Jeżeli chodzi o górę, w górze nie ma tutaj tego zakończenia, jest to normalne ostatni rząd, tak jak robimy powiedzmy ten rząd 7, to robimy 11 bodajże, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i tak zakończamy, by chować później tu oczywiście sobie naszą robótkę. I jeszcze też ważna, bardzo ważna rzecz, bo tego nie pokazałam, więc może teraz pokażę. Zakończenie tej części tego dolnego naszego koszyka. Tutaj wycofam się, tak? Więc teraz pokazuję końcowe zakończenie naszego tego tu ostatniego rzędu. Wbijamy się, znaczy tu w ogóle, tak, wbijamy się szydełkiem i tutaj wyciągamy ile tam chcecie, obcinamy, tak, obcinamy nożyczkami, zostanie nam wtedy tylko jedna nasza cała ten sznurek, więc zostanie nam ten cały jeden sznurek, powiedzmy to będzie wyglądało w ten oto właśnie sposób i zobaczcie, nasz koniec zawsze wygląda tak, jakby łuski były, tak, takie fajne źdźbła, tak to można powiedzmy nazwać, nie wiem, czy to tu widać, mam nadzieję, że widać i tak samo musimy tutaj sobie właśnie zakończyć ten nasz tył, tak, więc ten nasz tył po prostu obcinamy tutaj i przekładamy i wkładamy naszą niteczkę przedostatnią, tutaj zobaczcie, przedostatnie oczko i później resztę chowamy naszą robótkę, więc tak to zobaczcie wygląda, aby powstały nam takie właśnie oczka, wszędzie takie same będą wtedy oczka, tak? Tak będzie zakończenie tej góry naszej, znaczy tej, sorry, dołu.
A na opór tego, gdyby ktoś jeszcze chciał, żeby jeszcze było tak tu ładnie zrobione, to może to zrobić w ten sposób, że tutaj już sobie obcina nożyczkami i po prostu przeciąga nie dość, że przez tą pętelkę, tą jedną właśnie sztukę tej mojej nitki, która została. Teraz to wiadomo, to tak nie wygląda oczywiście, ale zobaczcie, przeciągnęliśmy tak i później przeciągamy do środka. I dzięki temu wtedy mamy normalnie nasze zakończenie. Mam nadzieję, że mimo wszystko wybaczycie mi takie zakończenie, bo nie pomyślałam o tym wcześniej, sorry, że naprawdę, że to powinnam pokazać wam też, bo myślałam, że to wiecie, ale jednak wiem, że może nie wiecie. Ale z pewnością to pokażę, jak będę robiła też właśnie tutaj koszyk ze spaghetti z kolei, który będzie tak samo zrobiony. Oczywiście może jakiś inny wzór zobaczymy, zrobimy. Więc mam nadzieję, że tutaj dacie sobie radę. Kto nie da sobie rady, to oczywiście będę mogła śmiało wam pokazać jakieś tam zdjęcia zrobić. Więc dajcie mi to oczywiście znać. Nawet wtedy będę mogła pokazać tutaj wam, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie w tym tutaj miejscu. Po prostu obcinam sobie już, nawet nie przekładając sobie przez moje oczko, tylko obcinam sobie na zakończeniu mojego rzędu na połowę. Przekładam do środeczka z tej strony, później do środeczka z tej strony tutaj w to oczko. Tak, najpierw do środka tutaj, później do środka tutaj. I chowam całość, wszystko tutaj w moją całą tą robótkę. Zobaczcie, tu kompletnie nic nie widać. Żadnego ściegu. Tak? Mam nadzieję, że to wam wystarczy, ponieważ teraz na końcu musimy sobie zrobić tylko kawałek niteczki i po prostu poprzekładać jedno oczko w tamtą stronę, w drugą, później w tą stronę. I tak na zmianę, aż tu sobie, zobaczcie, zaciągniemy wszystko i zrobimy taką fajną kokardkę. Po to, by właśnie nam się wszystko unormowało, jak to się mówi, uformowało, chciałam powiedzieć, i żeby pasowało tutaj nam, jeżeli chodzi o ten nasz chusteczek, tak? Więc od razu tutaj już jak robicie też sobie tą całą górę, od razu warto uformowywać sobie od razu cały nasz ten chusteczek, by on już się, zobaczyć tutaj właśnie, jeżeli chodzi o to, już zagina, więc już sobie tutaj, słuchajcie, uformujemy, już sobie zobaczcie, zaginamy, dzięki temu wtedy będzie fajnie i nie będzie nam się tak tutaj jakby odkształcało, to się tak tu wszystko nam fajnie jeszcze formuje, zobaczcie, i będzie pięknie koszyk wyglądał. Więc mam nadzieję, że wam się jednak mimo wszystko podobało. Dajcie lajka, komentarz, subskrybujcie kanał, aby otrzymywać zawsze nowości. I po prostu bądźcie na grupie właśnie czwartkowej, bo tam sprzedaję te włóczki i wtedy macie możliwość nie szukania po sklepie gdzieś tam, tylko macie możliwość sobie właśnie zakupić. Oczywiście jak też zdążycie, bo to też tutaj kwestia, kto pierwszy, ten lepszy, a trochę będzie makramy w różnych bardzo fajnych kolorkach. Więc zapraszam w czwartek o godzinie 20 na transmisję. Powinno, mam nadzieję, być już ten makrama na u mnie właśnie tutaj, u mnie po prostu w sklepie, że tak powiem. Nie w sklepie, tylko też oczywiście tutaj chodzi mi o fizyczność, w sensie, że będzie u mnie makrama. Mam nadzieję, że wam się podobało, dajcie lajka, mówię, i widzimy się już w kolejnym filmiku, więc do usłyszenia, ciepłych dni, fajnego weekendu i w ogóle fajnych pozostałych wakacji, które nam jeszcze zostały. Widzimy się w kolejnych fajnych, super ekstra projektach i cudach, które będę, mam nadzieję, mogła dla was wykonać w jakimś późniejszym już czasie. Więc do usłyszenia, a jeszcze tylko pokażę właśnie, jakie bazy będą za półtora tygodnia. Przepiękne bazy właśnie na koszyczki, które będziemy sobie też robić, i ażurowe, i właśnie takie malowane z piękną żeberką. Więc zapraszam tak samo po spaghetti, która też będzie właśnie za 2-3 tygodnie u mnie w sklepie na transmisję, dlatego warto być, bo zawsze dostaniecie jakieś fajne, super okazje i fajne rzeczy, których nie znajdziecie, mam nadzieję, też nigdzie indziej. Więc zachęcam, zapraszam i do usłyszenia wkrótce. Bye, bye!